Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam pielgrzymów duchowych. Pozostajemy w łączności. Jak widać, wody nam potrzeba. Ja już wypiłem jedną butelkę. Słońce świeci, więc tym bardziej pielgrzymom będzie się dobrze szło. I myślę, że nie zabraknie też dobrych przemyśleń i wielu modlitw, które pielgrzymi podejmują na trasie pielgrzymie. Dzisiaj modlimy się o umiłowanie Krzyża Chrystusowego. Na pielgrzymim szlaku przeżywamy piątek, więc czas wyjątkowy. Więc oprócz różnych smakołyków jest czas też pomyśleć nad tym, czy warto się też umartwić. Póki co mam przy sobie brata Jacka z grupy Świętego Józefa. Jak widać, filety śledziowe nawet się znalazły, więc pielgrzym potrafi, pielgrzym da radę. Tu sobie zrobię miejsce. O właśnie, bracie Jacku, jak się wędruje? Szczęść Boże. Wędruje się bardzo dobrze. Pomimo i spiekoty, tak dużych temperatur, jak i deszczu, tych kropelek, jest naprawdę rewelacyjnie. Tak jak ksiądz wspomniał, że dla Krzyża, dla Maryi damy radę i pokonamy wszystko. Kiedy dzisiaj myślimy o Krzyżu Chrystusa, modlimy się o to, byśmy potrafili współcierpieć, to czy brat w życiu doświadcza takich chwil, które no, są takim swoistym krzyżem i przynoszą cierpienie, stajemy przed Panem Bogiem? No myślę, że każdy z nas chyba ma w życiu lepsze dni i gorsze. Są takowe, i czy w pracy, czy przy chorobie nawet. No nie będę mówił, że mnie dotknęła, bo to nie chcę się użalać, broń Boże, ale myślę, że to, co w ciągu ostatnich, opowiem może jednego sobie, w ciągu dwóch ostatnich lat doznałem choroby i właśnie dzięki także pielgrzymce Matce Bożej udaje mi się z tego wychodzić i to jest właśnie piękne, że po prostu zmienia troszeczkę i powiem, że czytam Ojca Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij i powiem, że to mnie trzyma i doznaję tego wszystkiego praktycznie, czego chcę. Tak przy okazji Ojca Dolindo ostatnio miałem okazję być przy jego grobie. Patrząc na to, co dzieje się wokół tej świątyni, świat wariuje, to u niego jest tyle pokoju, nawet dzisiaj po śmierci. To tak przy okazji. Brat, który raz na pielgrzymce? No wysiadłem pierwszy raz z świętym Józefem, czy jako 39, czyli szósta. Szósta z Józefem, tak? Z Radem na pierwszą, czyli pielgrzymka 39, to była, tak, to jest szósty rok. Szósty rok z Józefa, a 39, już rozumiem, już jesteśmy w domu. Dobrze, i właśnie, brat wspomniał o cierpieniu, które się pojawiło. Czy wtedy wiedział, że pielgrzymka będzie taką swoistą pomocą, żeby zmierzyć się z tym cierpieniem i zobaczyć, że to Pan Bóg daje łaskę i człowiek jest w stanie przekroczyć te no, trudności? Znaczy, pewności nigdy nie mamy, ale ufamy. I myślę, że już jestem pewnie w takim wieku już i to doświadczenie z Bogiem, z Kościołem, z Mszą Świętą, z powiedzią, daje mi to, że daje radę, tak. Wiedziałem, że po prostu jak zaufam, to będzie dobrze i tak się dzieje. Wyobrażasz sobie, brat, teraz czas bez pielgrzymki? Oj, właśnie, nie wyobrażam sobie tego czasu, naprawdę. No trudny czas by był, gdybym musiał siedzieć w domu i wiedząc każdy krok, każdą, jak to się mówi, żuliczkę znamy, gdzie idziemy i ciężko by to było wytrzymać. Tak, jeżeli Bóg pozwoli i siły będą, to będę się starał, tak to się mówi, do końca pójść z tą wspaniałą grupą i księży, radiem Fara i z wszystkimi, czy znajomymi, czy braćmi i siostrami. Więc pielgrzymka nie daje siłę, a choroba nie straszna w tym spojrzeniu, kiedy trzeba tutaj na pielgrzymce pokonać trudy wędrowania. Dokładnie tak, tak jak ksiądz podpowiedział. Bracie Jacku, czas na pozdrowienia, bo pielgrzymi duchowi na nas patrzą i nas słuchają. Oczywiście dziękujemy wszystkim pielgrzymom duchowym za każdą zdrowaśkę, bo to też jest dla nas siła, bo bez tego też nie dalibyśmy zapewne radę. My modlimy się za ludzi, którzy są w domach, chorzy, być może nie mogą ze względu na pracę, rodziny, małe dzieci, a oczekujemy właśnie od Państwa tej modlitwy, za którą bardzo, bardzo dziękujemy. A pozdrawiał i dał świadectwo na naszej wizji brat Jacek z grupy Świętego Józefa.
A teraz podglądamy, bo na kolejne postoje docierają kolejne grupy pielgrzymkowe, więc jest szansa odpocząć, jest szansa porozmawiać. Za chwilę w kolejnej grupie spotkamy się, mam nadzieję, z pięknym świadectwem, abyśmy mogli zmierzyć się z tematem dnia dzisiejszego, który pielgrzymi podejmują na trasie ku Jasnej Górze. A przy mnie już bracia Adam i Marek z grupy Świętej Urszuli. Święta Urszula, więc pozdrawiamy, piękny łańcuch. Jak wam się wędruje? Powiem księdzu, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jestem taki szczęśliwy, że... Jeszcze raz. Jestem po prostu szczęśliwy. Żadne odparzy, żadne nic. Który raz na pielgrzymce? Z łańcucha drugi. A u brata? A u brata jest pierwsza, po 20 latach powtórzyłem kolejny raz. O, no to troszkę się zmieniło pewnie. Tak, bo teraz ofiaruję tą pielgrzymkę za zmarłych swoich rodziców. Kiedy dzisiaj mówimy o umiłowaniu Krzyża Chrystusowego, czym dla was jest cierpienie? Czy potraficie chwile trudne, niełatwe właśnie złączyć z Krzyżem Chrystusa i może tak jak na pielgrzymce stawiać kolejne kroki do przodu? Moim zdaniem jest tak, pielgrzymka nie jest takie proste, nie jest łatwe. Jeszcze jak się idzie po tych kamieniach, wspomina się to cierpienie Pana Jezusa, jak na boso chodził po kamieniach. I tak właśnie idę sobie na tej pielgrzymce i to samo się odczuwam czasami. Takie jeszcze, Pan Jezus bardzo dużo wycierpiał. I właśnie dążymy, śledzimy Go po prostu, Pana Jezusa, jak On to odczuwał. Brat wspomniał o śmierci rodziców i w tej intencji ofiaruje właśnie tę pielgrzymkę. Na pewno to trudne i bolesne wydarzenie, ale kiedy dzisiaj modlimy się na pielgrzymim szlaku, abyśmy potrafili też przyjąć Krzyż Chrystusa, to pewnie można powiedzieć, że ta tajemnica wpisuje się pięknie właśnie w tajemnicę Krzyża Chrystusa, z którym jesteśmy w stanie dźwigać swoje własne krzyże. To prawda. Pogodziłem się ze śmiercią rodziców, bo to już dawno, bo moja mama straciła mamę w wieku niecałe 13 lat, a tata niecałe 16 lat. Dzisiaj, kiedy brat ma szansę na pewno dziękować za jej życie, dziękować za małżeństwo, ale też patrzeć w stronę wieczności, upraszać daru łaski dla życia już w Królestwie Niebieskim, to ta pielgrzymka nabiera innego wymiaru niż 20 lat temu. To prawda. Więc dziękuję za to świadectwo, bo powiedzmy, tutaj się nie da właśnie tego komentować, tylko to trzeba przeżyć. To trzeba po prostu wziąć do bagażu i zanieść przed tron Matki Bożej. I życzę bratu, żeby to spotkanie z Matką Bożą właśnie napełniło serce pokojem, aby zlało potrzebne łaski, by zdążać właśnie w tej drodze, która przed nami, oczywiście do nieba. Czas też na pozdrowienia, bracie. No to ja może pozdrowię naszą parafię Matki Bożej Pocieszenia z Krzemicy. Piękna Krzemienica została pozdrowiona, a u brata Adama? Chcę pozdrowić całą moją rodzinę oraz mojego brata księdza, który jest w Dębicy na parafii. Wszystkich moich kolegów, mojego szefa z pracy, z łańcucha, no i wszystkich moich kolegów, koleżanki z pracy. Dziękujemy bardzo. Oczywiście czas na kolejne spotkania, bo pielgrzymi mają dużo do powiedzenia, zwłaszcza kiedy odkrywają przed nami swoje serce, za co dziękuję bratu Adamowi i bratu Markowi. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Wszystkie te cierpienia, wszystkie te, co teraz zbieram do serca, idę przed Marią pomodlić się o to, aby było dobrze, aby wszystko w porządku było w moim związku, bo też myślę sobie ułożyć teraz życie. Mojej dziewczynie mama jest bardzo ciężko chora, także modlę się o to, żeby aby było wszystko dobrze. A my wspierajmy naszych pielgrzymów modlitwą, zwłaszcza kiedy pozostajemy w duchowej łączności. Pielgrzymi z grupy Świętego Wojciecha pięknie wyśpiewują, aby uczcić rodzinę Ulmów z Markowej. I pozdrawiają, machają, uśmiechnięci, zadowoleni. Za chwilę w Wolicy odpoczną. Zamieniać ciesz się, Markowska ziemio rodziną, Ulmą wspaniałą, dojrzałym owocem i życia. Z
Postój to czas do odpoczynku, zwłaszcza dla porządkowych, bo powiedzmy, oni wykonują podwójną robotę. Nie tylko patrzą do przodu, ale oglądają się wstecz, no i jeszcze podejmują decyzję, jak to przepuścić samochody. To wyjątkowy trud, bracie Pawle, na pątniczym szlaku, więc dajesz radę? Daję radę. Tak naprawdę to jestem na praktyce na razie, bo jestem pierwszy raz. To pielgrzymi się nie boją praktykanta? Zaufali mi. Zaufali. Można powiedzieć, że praktyka trwała minutę, a to już jest fachowiec, także możemy go podziwiać, zwłaszcza kiedy przeprowadza grupę świętego Rafała Kalinowskiego, która wyruszyła z Przeworska. Więc to pierwsza pielgrzymka? Tak, pierwsza pielgrzymka przy 44 latach. Skąd taki pomysł, aby wyjść na pątniczy szlak? Jakieś odczucie wewnętrzne mnie pokierowało tym. A dzisiaj, kiedy modlimy się o umiłowanie Krzyża Chrystusowego, umiejętność współcierpienia, to czy brat ma w swoim życiu takie chwile, które są trudne, które są pod górkę? I na ile właśnie nawet taka pielgrzymka pomaga inaczej popatrzeć na takie trudności, że jest rozwiązanie, jest Pan Bóg, który pierwszy wziął za nas krzyż? No ja myślę, że jak każdy człowiek ma pod górkę, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No ale ja z pomocą Pana Boga zawsze się z tego wychodzi, jak najlepiej, prawda? Więc dlatego też i tutaj jestem, żeby też u Matki Bożej wyprosić to wszystko. Wyprosić siły, które będą potrzebne do codziennego życia, aby tak jak na pielgrzymce stawiać kroki oczywiście do przodu. Porządkowi w tym pomagają, więc dziękujemy za tę służbę. Póki co czas na pozdrowienia. No to chciałem pozdrowić moją rodzinę, moją żonę Małgorzatę, moje dzieci kochane Filipa i Zuzię, no i wszystkich z mojej wioski Ujezdna. Brat Paweł mi tak po cicho na ucho powiedział, tak przyjmijmy, że czeka na małżonkę, czeka na dzieci. Mam nadzieję, że odwiedzicie Pawła i zobaczycie, w jaki sposób prowadzi grupę. O, jednak. Tak, będzie, moja żona dzisiaj przyjedzie, dojedzie. To pozdrowienia niech tym bardziej zmobilizują do szybkiego wyjazdu i dobrej, bezpiecznej drogi, aby dotrzeć do pielgrzymów. Jesteśmy z wami, kochani pielgrzymi duchowi. Dziękujemy, że nas wspieracie w tej drodze. Na pielgrzymce można coś dobrego zjeść nawet, i to piątkowego. Co siostra tu smacznego zajada? Danio. Danio. Mamy posiłek smaczny na trasie i piękne nasze maleństwo. Jak siostra ma na imię i pewnie córeczka, tak? Ja jestem Bernatka, a to jest Michalin. To jeszcze raz powtórz. A, bez mikrofonu i lepiej wychodzi, tak? Michalinka, który raz idziesz na pielgrzymkę? Mama, jestem pysa. Podoba ci się mikrofon? A pomachaj tam do kamery. O, brawo. Jak to się stało, że siostra wybrała się z córeczką, dwuletnią zapewne? No wybraliśmy się, ponieważ już wcześniej chodziłam na Jasną Górę. Już wcześniej chodziłam na Jasną Górę i dlatego wybraliśmy się. Tak, które nas. Mama, ciebie. Mama, nie. No Michalinka, ty śpiewasz, modlisz się. Jak ci się wędruje? Michalinka. Michalinka? O! No właśnie, czy nie jest właśnie trudno wybrać się z dzieckiem na pielgrzymkę, bo niektórzy mówią, że to więcej wtedy trudu, zmagań. O, machamy. Jest trudno, no bo lekko nie jest, ale no, ja uważam, że dużo zależy od dziecka. Nie można też uważać, że każde dziecko, które ma 2 latka, nadaje się na pielgrzymkę. My mamy jeszcze braciszka Antosia, ma 3 latka, no ale na pielgrzymkę no nie bardzo by mogła go zabrać. A ona jest taka bardziej otwarta, więc... No to możesz coś powiedzieć. Tak, dobrze. Michalinka już się nadaje do przeprowadzania transmisji. Michalinka, kogo chcesz pozdrowić? Tatusia. Chcę. Popatrz. Powiedz, pozdrawiam Antosia. Antosia. I babcię Katrynię. Babcię Katrynię. No. Jak widać, jest ciekawie. Michalinka, machamy do kamerki. Pozdrawiamy swoich bliskich. Dziękujemy wam za to świadectwo i za ten podjęty trud. Dobrej drogi, szczęść Boże. Szczęść Boże. A to jest... Szczęść Boże, powiedz właśnie.
Cześć Boże. Dziękujemy bardzo. W grupie świętego Andrzeja jeszcze chwila odpoczynku, bo powoli grupy ruszają dalej, a my mamy szansę spotkać się z młodymi. Młode twarze, piękne twarze na pielgrzymce. Siostra Karolina, który raz? Pierwszy raz idę. Jak to się stało, że siostra wybrała się na pielgrzymkę? Kto zachęcił w ogóle, skąd taki pomysł? A może się przyśniło? Tutaj koleżanki mnie zachęciły na pielgrzymkę i no się udało. Miałam iść na jeden dzień, a wyszło tak, że idę na całą i mam nadzieję, że dojdę. Szkoda wracać teraz. Jaka to była dobra zachęta? Siostra ma na imię? Weronika. Siostra Weroniko, tu patrzymy, to jest piękna kamera, uśmiechamy się, może ten uśmiech będzie zachętą dla pielgrzymów duchowych i dojadą jeszcze do nas i dołączą do grupy świętego Andrzeja. Jaką propozycję siostry złożyły siostrze Karolinie, że tak się udało ją zatrzymać? Żadną, długo jej nie trzeba było namawiać, to sama przyszła. No widzicie, jak to jest na pielgrzymce, wystarczy tylko być i już zostać, trudno wracać. Bracie, brat pielgrzymuje pewnie kolejny raz, czy też pierwszy? Również pierwszy raz. Czyli też brat wybrał się na jeden dzień, żeby zostać i później wrócić raczej, a potem jednak brat został? Nie, ja bardziej w tamtym roku byłem tylko dwa dni, a w tym roku stwierdziłem, że pójdę na całą. No właśnie, bo jak się okazuje, na pielgrzymce trzeba być i najlepiej od początku do końca. Jak się nie da, warto choćby na jeden dzień. Dlatego zapraszamy pielgrzymów, którzy są z nami duchowo, a może będzie szansa dołączyć. Tym bardziej jutro sobota i niedziela przed nami, więc można wybrać się prawie przy Jasnej Górze. Takie pytanie do młodych ludzi. Dzisiaj mówimy o Krzyżu Chrystusa, o współcierpieniu. Czy mieliście takie chwile, które były związane z cierpieniem, z trudnością? W jaki sposób udało wam się te chwile pokonać i czy pielgrzymka jest takim sposobem, aby jednak przemóc siebie i iść dalej z pomocą łaski Bożej, siostro Karolino? Trudne pytanie, prawda? No, dość skomplikowane, aczkolwiek no idę na pielgrzymkę, no i mam w sercu intencje i gdzieś tam tym cierpieniem chcę je uprosić u Matki Boskiej. No i tak idę, no jest czasem ciężko, ale dam radę, myślę. Siostra Weronika? Momencik, No, ja podzielam zdanie Karoliny. Myślę, że każdy tu przyszedł w jakimś swoim celu i po prostu każdy próbuje z wszystkich sił go wykonać. Jednym się go uda wykonać po prostu bez większych wysiłków. Inni niestety czasami muszą odpuścić, bo po prostu już no, nie dają rady, ale każdy tam swoimi siłami coś osiągnie. Kto ma na imię? Bartek. A bracie Bartłomieju, u ciebie w jaki sposób ta pielgrzymka daje możliwość, że można zmierzyć się z trudnościami, a potem w życiu sobie dać radę? Bo jednak wracamy do codzienności. Ta codzienność chyba przeniknięta jest wspomnieniami z pielgrzymki. No oczywiście, że jest jakby wielki wysiłek, który tu wkładamy, no to jednak w niektórych sytuacjach w normalnym życiu może pokazać, że no, przyszedłem całą pielgrzymkę, nogi mnie bolały, jak nie wiem, wszystko mnie bolało, no to czego w życiu w zwykłych innych sytuacjach też nie dam rady. No. I to jest piękna odpowiedź, to są piękne właśnie wasze spojrzenia na życie, które nas ubogacają. W tym momencie czas na pozdrowienia. Pozdrawiam moją mamę, tatę, brata i całą rodzinkę. No, ja też całą rodzinkę i wszystkich znajomych. Ja również oczywiście rodzinę i wszystkich moich bliskich znajomych. A żeby zazdrośnie nie było, siostra jak ma na imię? Wiktoria. Siostro Wiktorio, można dołączyć do pozdrowień. No to ja również pozdrawiam wszystkich znajomych, wszystkie ciocie, babcie po prostu i wszystkich oglądających i tych, co by chcieli w następnym roku może dołączyć do nas, także zapraszamy. Siostra, a w tych kwestiach, którymi podzielili się twoi bliscy rówieśnicy, czy siostra ma swoje spojrzenie na te sprawy, które no, w życiu jednak są trudne, a jednak pielgrzymka uczy nas pokonywać te trudności? No, ja myślę, że na pielgrzymce dużo uczymy się takiej pokory też, więc w życiu ona się bardzo potem przydaje. Ale no, no wiadomo, są tutaj trudności i one też pokazują, że nawet, no taki głupi trochę przykład, ale na co dzień się nie docenia na przykład wody, a na pielgrzymce jak już tak przysuszy, to na końcu dnia woda jest przewspaniała i docenia się takie po prostu małe rzeczy potem. Dlatego no myślę, że fajna jest pielgrzymka. Fajnie, nawet to, że teraz możemy tutaj siedzieć i rozmawiać, no coś pięknego. Właśnie to jest fajne, uczy nas pokory właśnie.
I to jest miłe, kiedy siostra Karolina sama wyrywa się do mikrofonu, a przed chwilą się wstydziła. Także dziękuję wam bardzo za to spotkanie tak znienacka, ale jak widać, warto było i miło. Tym bardziej pielgrzymi duchowi widzą pielgrzymów pieszych. Młode twarze, a one są bardzo piękne. Tym bardziej życzę wam radości i wytrwałości, abyśmy dotarli do tronu Matki Bożej. A tylko przypomnę naszym słuchaczom i widzom, że spotkaliśmy się z pielgrzymami z grupy Świętego Andrzeja. Wiele by mówić, wiele by rozważać. Jak widać, pielgrzymi przeżywają pielgrzymkę, przeżywają treści, które są treściami rekolekcji w drodze. Dzisiaj, kiedy mamy piątek na trasie, nieraz się zdarzy, że ktoś powie, a co tu dać do zjedzenia? Pielgrzymi wszystko przyjmą, więc to nie żaden trud, że nie można zjeść mięsa. Ważne, żeby przeżyć ten trud i ofiarować swoje krzyże, swoje cierpienia. Jak widać, serca pielgrzymów niosą wiele różnych intencji. Prosimy was, duchowi pielgrzymi, wesprzyjcie dzisiaj, zwłaszcza przez ofiarę postu, przez ofiarę modlitwy, wyrzeczeń naszych pielgrzymów na trasie pielgrzymiej, aby ten trud w zjednoczeniu z waszą ofiarą, również dzisiaj poniesioną, był wyrazem tego, że chcemy wpatrywać się w krzyż Chrystusa i umiłować ten krzyż Chrystusa, bo w tym znaku jest nasze zbawienie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za spotkanie. Oczywiście pozdrawiam straszy pielgrzymiej, a tutaj jeszcze słyszę księdza Karola. Księże Karolu, tylko do kamery proszę pomachać i powiedzieć jedno słowo. Jedno słowo. Jedno. Do przodu, do przodu. Więc do przodu ruszamy, wy razem z nami pozostańcie, duchowi pielgrzymi, bo jesteście nam potrzebni. Z trasy pielgrzymki oczywiście ksiądz Piotr Czarniecki. Dziękuję naszemu bratu Grzegorzowi, który wiernie trzyma tę kamerę, żebyście mogli oglądać, ale też nagrywa ten dźwięk, abyście mogli słuchać, więc takie rzeczy tylko na pielgrzymce.